Elmer i wyścig. Elmer, słoń w kratkę, spacerował ze swoim kuzynem Wilburem, gdy nagle obok nich przebiegło stado młodych słoni. Co się tu dzieje? Zapytał Elmer. Chcieliśmy sprawdzić, kto jest najszybszy, odpowiedział jeden z nich. I okazało się, że ja. Nieprawda, bo ja. Obaj oszukujecie, stwierdził trzeci. To nie był prawdziwy wyścig. A może zorganizujemy prawdziwe zawody? Zaproponował Wilbur. Dobrze, powiadomimy inne zwierzęta i obmyślimy trasę, rzekł Elmer. Wyścig odbędzie się w przyszłym tygodniu. To był pracowity i głośny tydzień. Mieszkańcy dżungli obiecali przyjść i kibicować. Młode słonie wytrwale trenowały, a starsze głośno je dopingowały. W dniu wyścigu na starcie stanęło 9 słoni. Każdy zawodnik został oznaczony innym kolorem. Niebieski narzekał, że jest niebieski, ale na szczęście czerwony zgodził się na zamianę kolorów. W końcu byli gotowi. Powodzenia, powiedział Elmer. Pamiętajcie, nie liczy się, kto jest najszybszy czy najwolniejszy, ale w jaki sposób pokona trasę. Do biegu? Zaczął. Gotowi? Dodał Wilbur. Start! Krzyknęli razem i zawodnicy ruszyli. Elmer i Wilbur poszli na skróty, by obejrzeć trasę wyścigu. Najpierw zatrzymali się przy rzece. Brązowy pojawił się jako pierwszy. Krokodyle wywatowały. Brązowy wystartował najszybciej, zauważył Wilbur. To dopiero początek, rzekł słoń w kratce. Następnym punktem był małpi zakątek. Psotne małpy próbowały zmylić zawodników. Rzucały w nich owocami, krzycząc. Tędy! Nie, tamtędy! Szybciej, szybciej, skręcaj tutaj! Różowa i fioletowy pobiegli w złym kierunku, a pozostali dogonili brązowego. Następnie trasa wiodła przez górę. Na szczycie prowadził żółty, a zielona była tuż za nim. Różowa i fioletowy nadal nie znaleźli drogi, zachichotał Elmer. Na drodze przy czerwonej skale żółty podłożył nogę zielonej, gdy ta próbowała go wyprzedzić. Oszustwo! Oszustwo! Zaryczeli lew i tygrys. Zielona się zraniła, a biały przystanął, by jej pomóc. Dobrze, że to widzimy, powiedział Wilbur. Elmer i Wilbur dotarli do ostatniego odcinka trasy, gdy pomarańczowy właśnie zamierzał wyprzedzić żółtego. Ten podłożył mu nogę tak, jak to zrobił wcześniej zielonej. Buu! Wrzasnęły hipopotamy. Niebieski wykorzystał szansę i minął kolegów. Żółty był nieuczciwy. Odpadał z wyścigu. Zadecydował Elmer. Niebieski wyszedł na prowadzenie i wygrał. To byłbym ja, gdybym nie zmienił kolorów. Westchnął czerwony. Różowa i fioletowy dotarli do mety razem, śmiejąc się za głośno, żeby biec. Ostatnie na mecie byli ranna zielona i biały, który jej pomagał. Żółty zawstydził się i poszedł ją przeprosić. Czas na medale. Ogłosił Wilbur. A zatem, zaczął Elmer. Niebieski dostaje medal za zwycięstwo, a pomarańczowy za drugie miejsce. Mamy również medale za najszybciej startującego, najważniejszego, najbardziej uprzejmego i dla pychowego. Są też dwa medale dla najweselszych, jeden dla najbardziej przepraszającego, który kiedyś najniegrzeczniejszy. Następnym razem może być zupełnie inaczej. A dla was wszystkich hip hip hura!